Siema misiaczki, powiem wam, że dzisiaj jest bardzo mega autentyczny odcinek, gdyż dopiero co wróciłem od dentysty i troszeczkę sobie porozmawiamy o idiotyzmach piguły szkolnej i dentystki. Co wy na to? Wybaczcie za seplenienie, ale nie czuję połowy twarzy. Dobra kochani, lecimy ze śmiesznym odcinkiem. Ja pierdzielę, halalala. Słuchajcie, wiem, że będziecie moi drodzy walić ze śmiechu, ale nie walcie ze śmiechu, spoko. Słuchajcie kochani, bardzo dobrze wiadomo, że pierwszy kontakt dziecka z dentystą jest bardzo mega własny, nie? Ja sam z siebie nie mogę, ty. No i dzieciaki przecież, jak idą do tego dentysty szkolnego na pierwsze przeglądy czy borowania, no to dentysta powinien wykazywać się pewnego rodzaju empatią, tak? Powinien mieć serce dla takiego człowieka, a nie, kurczę, wiecie, tam macha, ha, 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 wyrwiemy ci zęby wszystkie, o dziura, dziura, dziura. Sam pamiętam, dzieciaki, jak coś, nie bójcie się dentystów, w dorosłym wieku tam zawsze mówcie, że chcecie iść prywatnie, wtedy o wiele lepsza jest jakość traktowania. Pozdrawiam moją kochaną panią dentystkę. Cmok, cmok, śliczne masz oczy. No i wracając, kochani. No ja nigdy nie zapomnę tego, jak poszedłem kiedyś i baba dentystka szkolna mi wyrywała zęba, normalnie wzięła jakieś obcęgi i tam jazda! Leciała normalnie, moi drodzy, powiem wam, że ja aż do teraz, czyli do 20 chyba, nie wiem, 8, 9 roku życia bałem się dentystów, bo myślałem, że tak to wygląda, nie? No a się okazało, że nie. Kurde, że może to wyglądać o wiele lepiej, nie? I tak samo jak piguła szkolna. Teraz, miśki, ja mam do was pytanie. Co najlepiej naprawi złamaną nogę u piguły szkolnej? No oczywiście krople na żołądek, nie? Boli cię brzuch? Krople na żołądek. Masz temperaturę? Krople na żołądek. Nie wiem, wybuchło pół szkoły? Krople na żołądek. Ja jestem ciekaw, nie? Czy jeżeli do niej przychodzą pacjenci z poważniejszymi jakimiś dolegliwościami? Jezu. To czy ona też im daje krople na żołądek, ziomeczki? Masz tu krople w żołądek, ojej. No i moi drodzy, wracaj. Ja pierdzielę, ale to będzie głupi odcinek. Mam nadzieję, że nie wybuchliście ze śmiechu już. Tak samo, kochani, jeżeli chodzi o dentystkę. Przecież to powinni, moi drodzy, być ludzie z ogromną, przecież z ogromnym sercem do dzieci, którzy potrafią wykonywać swój zawód. Wy możecie mi powiedzieć, czy dentyści i ogólnie piguły w szkołach się pozmieniali, czy coś ten deseń, czy też nie. Sam pamiętam, jak były szczepienia też w szkole. Ja ogólnie facet jestem, przyznaję się bez bicia, kochani, totalnie nie lubię szczepień i tak dalej, no ale jak trzeba, to trzeba. No i te baby w tych, kurde, te pielęgniarki szkolne, ma, ha, 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 mamy igłę, no to ci zaraz zaszczepimy. No i tam lecą, nie, na hardkorze. Sam osobiście tego, kurde, nienawidzę i nie mam zielonego pojęcia, jakim cudem szkoły podpisują jakieś tam te umowy z ludźmi, którzy są totalnie niekompetentni. He? Słuchajcie, przecież jak ja idę do pracy jako grafik, tak, to ja muszę mieć pewien zakres obowiązków i tak zwanych kompetencji miękkich, czyli jednym słowem, czy muszę się dogadywać z zespołem całym swoim, nie? No tak. Muszę być komunikatywny, muszę ogarniać no, swój burdel, tak? Czyli muszę umieć robić modele 3D. I tak samo jak zatrudniają pigułę, no to niech oni nie zatrudniają piguły, która tylko i wyłącznie potrafi wbijać tą igłę, ale potrafi sobie pogadać z dzieciakiem. Przede wszystkim ten cały stres pierwszy, który dziecko ma z lekarzem, jakoś niech załagodzi, tak? Nie wiem, jeżeli na przykład dzieciak przychodzi, powie do niego, cześć, słuchaj, nie patrz jak coś, co ja tutaj będę robiła, ale jak będziesz mega dzielny, to dostaniesz super lizaka. I gwarantuję cię, że nic nie będzie bolało. I pamiętaj, że Terminator też to musiał przechodzić. Łooo, nie? No hardcore, hardcore. No a niestety, moi drodzy, kochane moje... Ty, nie, ja to muszę powiedzieć. Kochane moje misiaszki. Kurde, misiaszki. Kochane moje misiaszki. Niestety jest tak, że no to jest loteria, tak? Tak samo jak nauczyciele są niby zatrudnieni, którzy potrafią tam robić jakieś mocniejsze rzeczy. Co ja gadam, co ja pierdzielę? Znieczulenie mi pół mózgu zawaliło. Tak samo jak zatrudniają nauczycieli, którzy potrafią mówić, to wcale nie znaczy, że oni się znają na wykładanym zawodzie, co nie? Co tak, dlatego szkoły,
Weźcie, zainwestujcie w dobrą kadrę pediatrów dziecięcych, a nie rzeźników dziecięcych. No bo wiele dzieciaków, to dzisiaj zresztą nawet gadałem z moją dentystką o tym, że właśnie bardzo dużo klientów przychodzi po 15 czy to po 20 latach do dentystki ze strachem, którego się nabawiło za dzieciaka właśnie w szkole u tych rzeźników. Ja rozumiem, że fluorowanie zębów jest fajne, jak sobie jedziemy i tam, nie wiem, myjemy tym fluorem zęby, bo jest przynajmniej przerwa w lekcjach, no ale później, jeżeli mamy wejść do tego gabinetu, kochani, to jest katastrofa. Miśki, współczuję wam to i pamiętajcie, dentysta wszędzie indziej, ogólnie lekarze wszędzie indziej nie wyglądają tak jak w szkole. To jest zupełnie inny poziom, nie? Dobra, ja kończę, bo ja już gęby nie czuję. Jeszcze bardziej. Kochane moje misiaczki, trzymajcie się, bądźcie grzeczne, zjedzcie mięso, ziemniaki możecie zostawić. Wegetarianie mają mizerię. Życzę wam super miłego dzionka. Do usłyszenia. Cześć. Ale jaja.